Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier Szczeciński 24-25 sierpnia, niedziela, poniedziałek roku 1946. Walczymy o podniesienie moralności publicznej. Wojna miniona przyczyniła się do obniżenia poziomu etyki życia zbiorowego. Posiadamy nadmiar jednostek usiłujących żyć poza prawem, nieuznających elementarnych przepisów istnienia w gromadzie. Musi w Polsce odrodzić się moralność publiczna głos opinii, przemawiający nie tylko z łamów prasy czy na odświętnych zebraniach, ale działający na każdym kroku, w każdym choćby najmniejszym skupisku ludzkim, gromadzie wioskowej, gminie, komórce partyjnej. Radzie Załogowej, Związku Zawodowego, Organizacji Społecznej. Głos, który by karcił, zawstydzał, usuwał poza nawias życia zbiorowego niepoprawnych, wytwarzał atmosferę stanowiącą bezustannie tamy zdziczeniu człowieka, upokarzającej pozostałości czasów pogardy. Właściwe ustosunkowanie się do repatriantów. Ministerstwo Ziem Odzyskanych okulnikiem z dnia 15 sierpnia zaleciło władzom podległym należyte ustosunkowanie się do repatriantów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w dziele odbudowy państwowości polskiej nader doniosłą rolę odgrywają procesy stapiania się w jedną całość poszczególnych grup ludności. Objętych ruchami emigracyjnymi, będącymi następstwem wojny. Wśród grup tych na szczególną uwagę zasługują repatrianci, którzy na terenie ziem odzyskanych reprezentują w chwili obecnej z górą 30% ogółu polskiej ludności. Ludzie ci przez swój powrót do kraju dowiedli swego patriotyzmu i aktywnego ustosunkowania się do nowej rzeczywistości Polski demokratycznej. Jeśli się zważy, że dla powzięcia takiej decyzji, zwalczać trzeba było silne opory, wynikające z konieczności pozostawienia znacznej części mienia, z przywiązania do miejsca zamieszkania i otoczenia, z obaw przed niepewną przyszłością. Elementy o takim nastawieniu są niewątpliwie nader cennym wkładem do obecnego stanu zaludnienia który tak wielkie poniósł straty w związku z wojną i eksterminacyjną polityką okupanta. Niestety, jak świadczą o tym odgłosy terenu, zrozumienie tych prawd nie dotarło do wszystkich grup społeczeństwa, a nawet pozostawia wiele do życzenia u części urzędników. Tak na obszarze Polski Centralnej, jak i ziem odzyskanych. Dlatego też z całym naciskiem podkreślić należy, iż Uprawnienia przysługujące repatriantom na podstawie dekretów, rozporządzeń, winny być przez wszystkie urzędy podległe Ministerstwu Ziem Odzyskanych bezwzględnie w całej rozciągłości respektowane. Kronika kostrzynia. Niemcy obsługujący pociągi radzieckie zakupują w Polsce słoninę, masło i inne produkty żywnościowe i przewożą w parowozach do Niemiec. Ostatnio w dniu 14 sierpnia przeprowadzono rewizję w transporcie jadącym do Niemiec i znaleziono w parowozie prowadzonym przez Niemca 20 kg słoniny ukrytej w węglu. Słoninę skonfiskował urząd celny w Kostrzyniu. Na zapytanie, skąd ma słoninę, Niemiec odpowiedział, kupił w Polsce i że zawsze może zakupić w każdej ilości. Uważamy, że władze winny użyć wszelkich środków, aby nie dopuścić do wywożenia tłuszczów z Polski. Z powiatów donoszą. Ilość koni zwiększa się, krów nie. W końcu lipca powiat Myślibusz otrzymał 84 konie unra. Obecnie powiat jest zaopatrzony w konie już w 70%. Spodziewany jest jeszcze w najbliższym czasie nowy transport 100 koni. Pod względem więc zaopatrzenia w siłę pociągową sytuacja znacznie się poprawiła i ulega stałej poprawie. Natomiast gorzej przedstawiają się sprawy z krowami. Mieszkańcy powiatu odczuwają dotkliwie brak bydła, co wpływa na niedostateczną ilość mleka i masła w powiecie.